O! Konie padają jak u góralach. A wiem, to słyszałem, no, akurat. Jak jechałem, to mówili w radio, że ten, że mają autobus elektryczny puścić na próbę, no. Żeby woził tam tych turystów. O, pod górę taką... O, patrz, jak leży koń. Widzisz? O. Ja tego, wiesz, Krzysiek, ja tego nie rozumiem. I górę. Ale Krzysiek, ja tego na przykład nie rozumiem, bo jadł w góry, żeby po górach co się robi. Ało, kurwa, zdrowe. No cię chodzi, nie? No. No to po co to, kurwa, jeszcze wsiadać, żeby wjechać? A. Ja tego nie mogę pojąć. Przejażdżka. No przejażdżka. Konna. Do Morskiego Oka oni tak jadą, wiesz? Wiesz, co to Morskie Oko? Ja wiem. Co to? Wiem. Co? No to co to? Co? Co to jest Morskie Oko? Morskie Oko? No. To jest jezioro takie jakby. W górach, tak? No. No. Ja ci zaraz pokażę, jak wygląda. Czy byłeś? W Morskim Oku? No. Nie. Nie byłeś? Zaraz ci pokażę zdjęcie. Nie byłem w Morskim Oku. Tu coś takiego, wiesz, o, zobacz. Patrz, coś takiego. No. No. A, pokazują konie. No konie. To już na byku nie będą. Ja by kurwa... Ale jeszcze za to kasę biorą jaką. A? Jaką kasę za to biorą. Chuj kasa, ale koń ważniejszy, kurwa, zwierzę. To daj apel dla tych górali, żeby nie męczyli tych zwierząt. Zaraz wiem. No to zjedz i powiedz im tam porządnie. Może ciebie posłuchają. 70% ludzi chce właśnie likwidacji tego, żeby te konie woziły tych turystów, wiesz, do tego Morskiego Oka. Co? 70% jakąś tam ankietę robili, nie? No. Tak w radio dzisiaj mówili, jak jechałem, że 70% ludzi chce, aby zakazać, żeby konie woziły tych ludzi tam na te... Dobrze. No. Ale i tak nic z tym nie robią. To może ty, jak coś powiesz, to może... Kurwa, nasiadają na wóz ten ciężki. No a tam jeszcze ile ludzi usiądzie? No. No. I to pod górę cały czas. Taki wóz przerobił, bo to się nazywa diligence. Po amerykańsku. Diligence. No. Taki wóz przerobił, wiesz, na diligence ten... Tu jeden białostocki w województwie. O, Bogdan. Taki. Ten z rolników, tak? No. Ten z rolników? No. No. Oni są tysem, oni są tysem. Kurwa. To ten pojebaniec. Zaprzęga konie i też jego góry są. To kurwa po górach wozi. No ale to nie porównuj tam jego gór do tamtych, wiesz. To ja wiem. No. To daj apel do tych, jak on się nazywa, co wozi? Do woźnic, tak? Woźnica? Woźnica. No to proszę powiedzieć. Szanowne Państwo, oglądałem telewizję dzisiaj i dowiedziałem się z telewizora, że górale nie szanują koni, zwierząt. Koń to jest przyjaciel. Można tam wozić, ale gdzie nie ma gór. Ja też woziłem końmi ludzi. I bryczko, nie bryczko, ale u nas tam na Warmii są góry, ale nie takie ostre. Nie takie, że koń ledwo idzie, a jeszcze ludzie nasiadają. A koń sputnieje, to trzeba dawać co rusz odpoczynek dla konia.
Trzeba nakarmić, trzeba mieć z tyłu powieszona owiec, siana troszkę. Z tyłu czy z przodu? Z tyłu jest takie miejsce. Aha. I łoży się już worek, worki są takie specjalne. I nasypuje się do tego worka mieszankę albo już owsa samego. Otrębi można już razem z owsem. No ja rozumiem, no ale ty powiedz apel swój do mnie, co wożą. Ja właśnie mówię. I ja liczę, że podpisali porozumienie, ale ja apeluję do tych woźniców koni w górach, ażeby zakazać wożenia koni ludzi. Jeżeli chcą ludzie zwiedzać góry, to mogą iść na piechotę. No dokładnie. Co to? Nóżki odpadną? Jest miejsce na odpoczynek. Można rozpalić sobie ognisko w górach. Można wszystko. Wiesz? Przy lesie ładnie usiąść. Tak. Poddychać powietrzem. Ja, żeby nogi miał, to ja bym pojechał do góry. Ja bym tam zaapelował nawet, że nie można koni przemęczać. Można podwieźć, ale nie... Ty, a to Sławek ponoć przy górach mieszka, tak? W górach. A ja wiem. No to byłeś tam, jeździłeś. Nie, ja nie byłem u Sławka. A, no, a tam do Bielsko-Biała. Ale to ja tylko z sądu. To ja do góry nie jeździłem. Ale to nie widać gór stamtąd? Nie. To on, ale on blisko ma pewnie. Co? To on blisko ma pewnie, tak? Nie słyszę. Blisko ma pewnie. Jak ja nie byłem u jego, wiesz... ani w domu, ani nigdzie, tylko byłem w sądzie. I to tylko było tak. Nie, zawiózł mnie Paweł. Wiesz? A ty zawsze z tego się śmiejesz. Bo ja się śmieję, zawiózł mnie Paweł. Nie? Za darmo. I ja zajmiesz za Pawłem, to ja specjalnie za Sławkiem pociągnął. Nie? I za tobą. Bo pytali się o ciebie. No dobrze, dobrze, dobrze. Wiesz? A ty po prostu po prostu potrzebowałeś transportu, tak? Co? Po prostu potrzebowałeś darmowego transportu, tak? Słuchaj, on przyjechał Krzysiek, tu, ale poczekaj. Krzysiek jest taki głupi, kurwa, myślicie. Ale poczekaj, on przyjechał tutaj. Czekaj, ktoś jeszcze był z nim, nie pamiętam kto. Był tam. Ktoś jeszcze był, jechał ze mną, nie? Wojtek. O, Wojtek jechał. No Wojtek pojechał z tobą. Wojtek i jeszcze jeden pojechał, trzech. Pełny samochód był jego. I wiesz? I tak, jedziemy. Krzysiek! Jak dziś pamiętam. Krzysiek! Wiesz co masz powiedzieć? A ja mówię, a co, Paweł? Tak i tak, za mną! Ja mówię, dobra, dobra. Dobra, no, dobra. O, proszę, czego się dowiadujemy. Dobra, dobra. Aha. Jedziemy, ja mówię, Paweł, wiesz co? Zajdziemy tu na placki. Później. Nie, później nie ma. Spóźnimy się. Chodź mu w dupę z sądem tam. Na placki. Placki ważniejsze jak sąd. Prawda, spóźnili się trochę. Zajechali do restauracji. Ja zaszedł. Z Paweł, Wojtek, ja i ten jeszcze jeden facet. I co? Ja pytam się, proszę pani, a placki ziemniaczane są? I babka jest nawet. Widzisz? Już babka się rozpowszechniła i placki ziemniaczane. A mówi te, kartacze. Kartacze jadłeś pan? Panie Krzysztofie? A mówię, a co to kartacze? Siadaj pan, za darmo dostajesz pan. Przyszedł kierownik, można zdjęcie, ale za darmo kartacze dostajesz pan. Nie? Ten Paweł patrzy, za darmo mówi ty. To jest zamku dla wszystkich. Kartacze, nie? A mówię, a wysłuchasz pan mnie, co to kartacze? Nie wiesz pan, co to kartacze? A ty wiesz, co to kartacze? No takie pysy z mięsem w środku, tak? No. No, wiem, wiem. No. Przynosi skarkami oblane. Fajne byli. Jeden to taki, ło, kartacz. No bo to takie duże, duże, no, duże. No. Nie takie, że pysy, tylko kurwa takie, wiesz, wielkie. No. I, a co to kartacze, się pan? Ja mówię, a mleko macie? O, panie. U nas mleka pod dostatkiem jest. Przeniósł całą butelkę. Swoje, swojego... No, Krzysiek, dobra. Zaraz będziesz opowiadał dalej. Dokończ apel do tych woźnic.
I zakończymy, bo będzie film już prawie 20, pół godziny. Apel, ostatnie słowa do woźni. I czy pojedziesz gdzieś? Nie, tylko dokończ, jak chcę wyłączyć już ten film, bo i będzie trwało. Apeluję do was, nie górnicy, ale woźnicy z gór, i proszę was, ażeby nie przyłączali zwierząt, koni, bo tak nie można. I na oczy widziałem, jak bił konia pobudzić, ażeby wstał. Nie, tak nie można. Trzeba rozprząć konia od woza, wiesz, od tej dyleżansu, i tym koniem jednym odjechać, a tego konia wziąć, nakryć. Jak nakryć, jak on cały spocony, gorąco mu. Ale trzeba takim przewiewnym, jest takie przewiewne koce, takie letnie, i trzeba przykryć, wiesz. I żeby koń, wiesz, dać jemu troszeczkę kubeczkiem, czy czymś, czy szklaneczką, otworzyć, wiesz, usta, nie, dla konia, i pomalutku... To łyżeczką najlepiej. I pomalutku wlewać, nie, koń łyknie. Ale to łyżeczką, no bo co, wiadrem nie polejesz. Nie. A może i łyżeczką, kubeczek nabrać wody czystej i wiadro czyste. Usta zwilżyć przede wszystkim. Tak, no. Żeby, wiesz, koń odpoczął, niech poleży nakryty, i wtedy on sam stanie, nie trzeba chlostać jego. Nie trzeba chlostać. I później, jak on stanie, jeszcze przykryć, tym bardziej, bo widziałem na własne oczy i uszy wtedy z telewizora, jak pod spodem woda cieka z konia. To może pot. Co? Może pot taki. No taki pot. Że, wiesz, aż woda ciekła, z potu woda, no, wiesz? No, ja wiem. I są takie koce specjalne, że okrywa się konia naokoło, pod brzuszy nawet, i są otworki w kocu, i przed ten koc, ta pot, ta woda, bo pot przemieni się w wodę, on będzie skapywać przez te dziurki. No, ja rozumiem, no. I koń w stanie odprowadzić jego, gdzieś siana ma z tyłu, to podprowadzić obydwa konie, ażeby bryczkę tą dyleżans podeprzeć kamieniami, albo... A może niech ten co woźnica konia na furę włoży i sam pociągnie konia. Akurat, no. Jak tyle ludzi siądzie, o, tyle wy siadacie, to zmianę, kurwa, zadyszę. Zadyszel, bo jak para koni, to dyszel jest. Zadyszel, kurwa, i ciągnąć pod górę, aż się na furę mów. I by w nim ciągnąć i na zmianę. Jak sfutniejesz, tak jak koni padniesz, to nie będzie tyle siadać. Ja napiszę, dowiem ci, gdzie to jest, wiesz, całe stowarzyszenie tych, wiesz, woźniców, i napiszę pismo, ażeby nie dopuszczali woźnicy woźnice do siadania dużo ludzi na dyleżans, na furę inaczej. Bo koni pod górę prędko, a jeszcze bata bierze i chrosta, bije je konia, żeby biegł. No to już całkiem, daj spokój. Ja widziałem, jak w telewizorze pokazywali. Jak woźnica jedzie, konie idą uważnie, ja! No! No! Batem! Jeszcze na bacie, wiesz co było zawiązane? Węzełki. O, to żeby bardziej bolało. Tak! No. Żeby koń bardzo, wiesz, brał, aż biegł, żeby. I on koń spotnieje, może zachorować, może paść, umrzeć. Czyli ostatnie zdanie, Krzysiek, do woźnic. Apeluję, że tego nie będzie. Ja to zlikwiduję i tak dalej. Z tego powodu zlikwiduję, że nie będzie koni. Koń jest zwierzęciem, ale koń przyjaciel ludzi. Ja bardzo koni kocham, lubię, szanuję konie. Też miałem na gospodarstwie koni, ale dużo miałem. Orałem końmi, ale jak u mnie koń spotnieje, ja już widzę, to te na pasisko
okryje pod choinki. On stoi uwiązany, wiesz, na powodach takich. Tam jest koryto, było czyste, wyczyszczone zawsze. Wodę przyniosę, letnią, bo zimnie nie można od razu dawać dla konia. No ja wiem, wiem. Spocony. Albo z wiaderka, koryto wstawiam i koń powolutku sobie pije. Później przyniosę. Dobra, już dobra, dobra. Także pozdrawiamy osypki, wszystkie konie. Osypki, później przyniosę owsa, sianka przyniosę ze strychu, wezmę, zrzucę, położę za drabinki i koń naje się, odpocznie sobie. Później odwiążę od choinek i koń dalej chodzi na pazysku. A te co suche konie, biorę i orzę. No tak. Czyli co? Pozdrawiamy wszystkie konie? Tak, pozdrawiam wszystkich moich przyjaciół czworonożnych, fajne koniczki, kocham ich, żeby teraz pojechać do stadniny koni. O, znowu był ich ucałowy. Dziękuję za tą wypowiedź. Dziękuję. Jak Wojtek był, to widział na własne oczy, jak wyprowadzała ze stajni te... Dobrze, już dziękuję, dziękuję. Konie, to ja jechałem na wierzchu. Dziękuję, już wystarczy, no. Już nie, końce, końce. Już się nie chcę nagrywać, no. Końce! Ty mnie zmuszasz do nagrywania. Nie wyłączaj. No o, no, to mów, końce. Co? Jechała na wierzchu dziewczynka, chora, żeby, bo konie leciał też swojemu organizmu. I wiesz, ja mówię, poczeka pani. Podeszłem, on nastawił twarzyk, a ja w słuchu jego. Mówi, pan kocha konia bardzo. To masz tu pan poprowadź. Dała mnie za wodę. A mówię, chodź koniczku, chodź. Kasztan się nazywa. Kasztan, już dobra, dziękuję. Dziękuję bardzo.